Cześć, dzisiaj moim gościem Krzysztof Domarecki, autor tej oto cudownej książki Patent na e-commerce o Polakach, którzy wyznaczają trendy. Cześć Krzysztof. Cześć, hej. Ile czasu od pomysłu do realizacji zajęło? Minęło czasu? Całość trwała chyba niespełna pół roku, więc tempo iście szinkansenowe. Tak, bardzo, bardzo szybko. A któraś z tych historii, które usłyszałeś podczas rozmów, zapadła Ci szczególnie właśnie w pamięć? Na pewno mocno zapadła mi w pamięć opowieść o trudach startupowania w wykonaniu założycieli Display, którzy rzeczywiście przez wiele lat walczyli o to, żeby zaistnieć na rynku. Kilka razy mieli w zasadzie nóż na gardle, a potem ta historia zakończyła się całkiem spektakularnym happy endem, no bo Display wyrósł na wielki biznes, pozyskał dużego inwestora, private equity. I w zasadzie wydaje mi się, że te ponad 10 lat takiej ostrej walki w błocie, takiego ostrego startupowania, koniec końców wyszło twórcą tej firmy na dobre. Zapadła mi w pamięć na pewno ta rozmowa z twórcami tylko. To jest taka opowieść o potędze kreatywności, o tym, jak ludzie, którzy z pozoru nie pasują do świata biznesu, którzy z pozoru powinni się zajmować sztuką, designem, architekturą, może aranżacją wnętrz, w każdym razie nie budowaniem szybko rosnącej organizacji technologicznej, pokazali, że jednak wcale tak nie jest, że w biznesie mogą zaistnieć bardzo różni ludzie i oni właśnie być może dzięki temu, że są inni niż większość, potrafią robić niesamowite rzeczy. Zapadła mi w pamięć też opowieść twórców Coffee Desku. Dziś to są znani kawosze, którzy tak naprawdę zbudowali rynek kawy speciality w Polsce, a w momencie rozpoczynania tego biznesu oni nie mieli pojęcia o kawie. I opowiadają historię, jak to pojechali do Włoch, mieli zaparzyć espresso i nie bardzo wiedzieli, jak w ogóle za to zabrać. Więc to też taka na mnie niesamowita historia, że można nie wiedzieć nic, albo wiedzieć bardzo niewiele na temat produktu, który chce się sprzedawać, ale dzięki zdolności szybkiego uczenia się, dzięki determinacji, dzięki pomysłowości można szybko te niedobory zniwelować i po prostu zrobić fajny biznes wokół takiego produktu.